Szanowni Państwo, nazywam się Stanisław Małecki, znajdujemy się na terenie Galerii L w Elblągu, a ja zapraszam Państwa na kolejny wykład o sztuce abstrakcyjnej. W zeszłym odcinku opowiedziałem, jak ten kierunek rozwijał się w międzywojennej Polsce. Dziś natomiast opowiem, jak sztuka abstrakcyjna rozwijała się w Polsce poodwilżowej. Zapraszam serdecznie. Należy zacząć od tego, że po II wojnie światowej Polska została podzielona żelazną kurtyną wraz z innymi krajami bloku wschodniego. Narzucony został reżim sztuki socrealistycznej we wszystkich praktycznie krajach bloku wschodniego. Artyści w Polsce od 1949 roku musieli tworzyć realistyczne przedstawienia, na których obrazowano robotników, czy też właśnie fabrykantów oraz ludzi, którzy pracowali na rzecz nowego systemu. Zwykli mieszkańcy miast mieli zobaczyć odbicia samych siebie pracujących właśnie dla komunizmu, a artyści zostali właśnie zmuszeni, żeby w takim kierunku rozwijało się ich malarstwo. I sytuacja ta trwała aż do 1953 roku, w momencie, w którym umarł Józef Stalin. W połowie lat 50. artyści zaczynają zwracać się ku abstrakcjonizmowi w różnych wydaniach. Z jednej strony będzie to Informel, o którym mówi się, że w 1955 roku do Polski w walizce z Paryża przywozi go Tadeusz Kantor, który jest jednym z artystów doskonale prezentujących ten kierunek malarski. Inspirowany jest on abstrakcjonizmem ekspresyjnym rodem z Nowego Jorku. Mogliśmy go oglądać w wydaniu Jacksona Pollocka czy Marka Rothki wielokrotnie w różnych albumach, gdyż był to kierunek wówczas bardzo popularny. Artyści, którzy tworzyli w tym kierunku, mieli dosyć dużą dowolność gestu. To malarstwo nie było poddane rygorowi, a także na płótnach zawierały się ślady gestu malarskiego artysty, jego ruch ciała i ta dynamicznie rozkładana farba po całym płótnie. Drugim obliczem sztuki abstrakcyjnej, która rozwija się w poodwilżowej Polsce, zaczynają być wszystkie kierunki związane z spuścizną po konstruktywizmie. Z jednej strony będzie to tak zwany neokonstruktywizm, który pozbawiony zostaje tych odniesień symbolicznych, metafizycznych, dominujących w sztuce w międzywojniu. I artyści, którzy podtrzymują niejako tą tradycję, otwierają swoje przedstawienia na nowe elementy. Nie są to już tylko proste kompozycje związane właśnie z podstawowymi barwami czy kształtami, ale także otwierają się na przestrzeń, czas, światło, elementy niejednoznaczne, których nie było wcześniej. Obok neokonstruktywizmu rozwija się także sztuka konkretna. I te dwa pojęcia są często ze sobą utożsamiane, używane naprzemiennie. Natomiast sztuka konkretna odnosi się bardziej do samej spuścizny konstruktywizmu. Jest to konstruktywizm pozbawiony elementów metafizycznych. Silny nacisk kładzie się tutaj na grę płaszczyzn, kolorów i kształtów. Jednym z artystów, który miał silny wpływ na rozwój tego kierunku na całym świecie, był Max Biel. Ten szwajcarski artysta promował właśnie go w takiej czystej postaci i dotarł on również do Polski. Tak się składa, że jedna z prac artysty znajduje się właśnie w kolekcji Galerii L. Ta grafika artysty z 1986 roku prezentuje to, co charakterystyczne dla jego późnej twórczości. Widzimy tutaj na pozór, na pierwszy rzut oka, dosyć prostą strukturę, gdzie rąb wypełniony kolorowymi
płaszczyznami zostaje umieszczony na białym tle. Ale co w momencie, gdybyśmy odwrócili tą zależność i spojrzeli na tę kompozycję, jakby biała płaszczyzna, biała połać przykrywała tylko coś, co znajduje się dalej. Była takim wizjerem, dziurką od klucza, która ukazywałaby jakąś większą strukturę kryjącą się właśnie tak jakby za obrazem. Tym akcentem chciałbym zakończyć ten wykład, żeby w kolejnych opowiedzieć o poszczególnych artystach, którzy tworzyli abstrakcyjną sztukę w powojennej Polsce. Zapraszam więc serdecznie i dziękuję za wysłuchanie tego odcinka.